Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią profesor Agnieszkę Legutską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o wyborach parlamentarnych w Rosji. Dzień dobry pani profesor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. Wybory w Rosji, z tego co orientuję się, jeszcze o poranku mieliśmy wybory, znaczy dane z exit polu. Akurat po przeliczeniu tych 70% głosów rządząca partia Jedna Rosja zdobywa ponad 48% głosów. Wielu ekspertów wskazywało, że oszczędził sobie nasz sąsiad w majstrowaniu, jeżeli chodzi o przy urnach wyborczych, to prawda? Nie. Znaczy, na pewno oszczędził sobie pewnych nieprzyjemności, które spotkały na przykład Białoruś w zeszłym roku i Aleksandra Łukaszenkę, bo te wybory w cudzysłowie były bardzo mocno przygotowywane, przynajmniej od roku, a bardzo intensywnie od powrotu Aleksieja Nawalnego do Rosji, kiedy zawitała ta wizja przegranych, nie tyle wyborów, ale przegranej wizerunku sprawczości tego systemu putinowskiego. I dlatego zrobiono wszystko, żeby te wybory nie były wyborami demokratycznymi, ani wyborami jakimikolwiek, dlatego że mamy w sumie zgodnie z tymi oficjalnymi wynikami, które już po podliczeniu iluś tam procent głosów rzeczywiście, to wychodzi, że Jedynaja Rosja wygrywa, to nie jest zaskoczeniem zupełnie, wygrywa, ale też kluczowe jest to, że wygrywa większość konstytucyjną w parlamencie. Chociaż w porównaniu z 2016 roku straciła kilka punktów procentowych i tutaj bym szukała może tej odpowiedzi na to pana pierwszą sugestię, że nie majstrowali w wyborach. To znaczy wyciągnęli też wnioski z Białorusi, że zbyt wysoko może namalowane wyniki wyborów mogą wzbudzić niepokój społeczny i mogą po prostu ludzi zdenerwować, bo jak popatrzymy sobie na poparcie dla Jedynej Rosji, to ono spadało i jest na poziomie tak 27-30% w całej Rosji, a na przykład w Moskwie to jest poziom 15%. No i teraz z niecierpliwością oczekujemy ostatnich w sumie wyników wyboru elektronicznego głosowania w właśnie stolicy Rosji, bo okazuje się, że ze wszystkich innych regionów, gdzie oddawano głos elektronicznie, no to Moskwa zostaje w tyle, bo tam nie pasuje chyba coś do wizerunku tej zwycięskiej Jedynej Rosji, bo całkiem niezły wynik osiągnęła druga partia, która wchodzi oczywiście do rosyjskiego parlamentu, to są komuniści, którzy według różnych szacunków, bo ten exit poll był bardziej przychylny dla komunistów, teraz te już wyniki mówią o około 20%, choć nawet troszkę mniej, to jest całkiem niezły dla nich wynik, dlatego że w niektórych regionach, niektórych w ogóle regionach Rosji, to przeskoczyli Jedyną Rosję, głównie na Syberii, ale też w centralnej Rosji. I ten ich dobry wynik jest też celebrowany wśród ekipy Nawalnego, którzy właśnie to promowali, to słynne, mądre głosowanie, umne głosowanie, tę możliwość pokazywania najsilniejszych kontrkandydatów Jedynej Rosji. No i w efekcie tak naprawdę tymi najsilniejszymi zwykle byli komuniści, w związku z tym część tego zwycięskiego podium dla komunistów można też przypisać ekipie Nawalnego, aczkolwiek to też wzburzyło bardzo dużo krytyki i dyskusji na temat tego, jak zachowało się Apple i Google, a potem także ten komunikator Telegram, dlatego że dokładnie w dniu rozpoczęcia wyborów, a więc 17 września, zlikwidowały dostęp
do swoich aplikacji właśnie tego umnego gałasowania, no co było tak naprawdę ich porażką i po prostu ugięciem się pod naciskami rosyjskich władz. To rozumiem, że dla tych niezależnych pozostały tylko małe okruszki. Tym niezależną stworzono pozory wyboru, dlatego że do tych wyborów parlamentarnych, bo tam jeszcze odbywały się różne inne, bo też gubernatorów wybierano, również lokalne przedstawicielstwa parlamentarne, ale dla no, taki kluczowy moment to jest oczywiście wybory do niższej izby parlamentu, czyli do Dumy. Stworzono pozory wyboru, dlatego że wystartowało 14 partii. Do tej pory w parlamencie były 4, teraz teoretycznie ma przekroczyć próg wyborczy taka partia, która też stworzona została niedawno, Nowi Ludzie, ale ona też jest częścią koncesjonowanej opozycji, która ma właśnie pokazywać, że partia władzy, w ogóle system putinowski otwiera się na niezależnych wyborców. To nie jest prawda, dlatego że przyjęto szereg instrumentów ograniczających głosowanie osób, które nie zgadzają się z polityką Putina. I to nie tylko chodzi o Aleksieja Nawalnego, który siedzi w łagrze i jego ekipę, która w większości musiała wyjechać za granicę, ale zwyczajnych obywateli, którzy na przykład byli donatorami, czyli przekazywali pieniądze dla fundacji w postaci no, różnego rodzaju takiego internetowego po prostu dosypywania grosza rosyjskiego do tego, żeby mogli funkcjonować. I również wobec tych osób, jakby prawo zaczęło działać wstecz, dlatego że wobec tych osób także przyjęto w ciągu ostatniego roku regulacje, które mówią o tym, że właśnie osoby, i tutaj w dużym cudzysłowie, które wspierają organizacje ekstremistyczne, za którą została uznana FBK, czyli właśnie Fundacja Nawalnego do walki z korupcją, no to nie mają prawa wyborczego i tutaj ograniczono zarówno bierne prawo wyborcze, jak i czynne. Według Meduzy, takiego też niezależnego portalu informacyjnego, w takimi różnymi mechanizmami administracyjnymi ograniczono możliwość głosowania aż 9 milionów osób. A z kolei tych przychylnych, czyli na przykład po raz pierwszy mogli głosować mieszkańcy ukraińskiego Donbasu, a zwożono ich autobusami do Rostowa, żeby mogli głosować, oddać głos, bo oni wiadomo było, że byli raczej przychylni władzy rosyjskiej. Pani profesor, to jeszcze tak wyjaśniając właściwie, czy te wybory, które za nami, one w jakiś sposób zmieniają coś, czy w jakiś sposób Putin chce organizować sobie na nowo zaplecze? Też pytanie, czy w jakiś stopniu zmienia to perspektywę prowadzenia polityki ekonomicznej? Chodzi o to, co dotyka bezpośrednio właściwie zwykłego Rosjanina, czy też za tym zwycięstwem idą jakieś konkretne deklaracje? Ten wynik wyborów komunistów trochę można podciągnąć pod pana pytanie, dlatego że z jednej strony po części jest to efekt takiej kampanii przeciwko jedynej Rosji, między innymi prowadzonej przez Aleksieja Nawalnego, ale również takich narastających nastrojów społecznych, ludzi, którzy są zniechęceni tym, że od 2013 roku spadają im realne dochody i oczekują większej pomocy ze strony państwa. Również po pandemii to zostało bardzo uwidocznione, że rząd rosyjski nie poradził sobie z takimi bezpośrednimi dopłatami dla obywateli. Była duży, duży ferment jednak społeczny wokół sprawy i dopłat, ale też przymuszania do szczepień, przymuszania do trzymania się różnego rodzaju reżimu, takiego nie wiem, lockdownu, a nie dawano nic w zamian. I według ostatnich badań Centrum Jurija Lewady wychodzi, że bardzo Rosjanie pozytywnie odnoszą się do czasów sowieckich, głównie ze względu na to, że postrzegają gospodarkę centralnie planowaną jako bardziej sprawiedliwą i 62% Rosjan uważa, że to jest gospodarka, która mogłaby im zapewnić właśnie lepszy byt, lepszą opiekę. Stąd też są takie sentymenty do czasów sowieckich, odżywają właśnie
właśnie nie tylko w kontekście jakby reminiscencji historycznych, ale także też takiej potrzeby zaopiekowania się obywateli ze strony państwa obywatelami Federacji Rosyjskiej. Tutaj też się upatruje właśnie pewnego sukcesu komunistów, którzy bardzo mocno mówili o tym podczas swojej kampanii wyborczej. Czy coś się zmieni? To znaczy, w moim przekonaniu te wybory do Dumy są takim bardzo ważnym testem przygotowawczym do najważniejszych wyborów w tym państwie, czyli 2024 rok, wybory prezydenckie. W zeszłym roku Putin sobie pomajstrował w konstytucji, że może kandydować po raz kolejny i kolejny, w związku z czym uruchomił cały taki admin resurs do tego, żeby przygotować przedpole do przeprowadzenia tych wyborów. I to są zmanipulowane wybory, takie, które właśnie wzmuszano ludzi z sfery budżetowej do tego, żeby oddawali głosy, przywożono ich do urn wyborczych. Jednocześnie pracodawcy mieli jasno powiedziane, że muszą wymusić na swoich pracownikach na przykład przesłanie zdjęcia, że człowiek był na wyborach i oddał głos. Oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że w urnie wyborczej można oddać głos na kogokolwiek, ale Rosjanie bardzo się obawiają tego, że ten proces wyborczy jednak jest w jakiś sposób kontrolowany, również pod względem weryfikacji głosów, a w szczególności jeżeli chodzi o to słynne elektroniczne głosowanie. Więc jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, to ja prognozuję coraz większą stagnację gospodarczą, bo nie ma bodźców tak naprawdę, która zmusiłaby tę elitę władzy do tego, żeby zmieniać swój system rządzenia, dlatego że o ile potencjał protestów w Rosji jest, tego nie można negować, natomiast jest on najmniejszy w grupie, która jest, no tam jest taki jest rubryczka osobom, które nie posiadają pieniędzy na podstawowe produkty żywnościowe. Czyli biedne społeczeństwo jest lepiej kontrolowalne, a mniej buntujące się, więc celem tej elity, która teraz rządzi Rosją, wcale nie jest wzbogacenie się Rosji, tylko nadal taka pauperyzacja społeczna, jednocześnie utrzymywanie kontroli nad siłowo oczywiście nad tymi, którzy myślą inaczej. Rosja, rządząca partia Jedna Rosja, wygrywa wybory. Komentarz powyborczy. Moim gościem była pani profesor Agnieszka Legutska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za ten komentarz. A ja serdecznie dziękuję za zaproszenie.